ci mam dać? Szczotkę. Szczotkę? A co będziesz robił? Cześć, kochani, cześć. Jestem strasznie biała, bo wiecie co, dopiero co siebie zmorwałam filtrem. Jest za 5:10, idziemy na dół przed drzewko. Jestem biała, dzisiaj się trochę nie często z tym biała. Nie maluję się. Oskar tutaj szczotkę bierze. Łyczek wody. Jak dodałam już mięty, to jest woda lepsza. I idziemy. Wczoraj byłam z Nikolą w kinie. Na bardzo fajną, mądrą, ojej, bajkę, która się nazywała, nie wiem, tak było o emocjach, ej, emocje złości, smutku, szczęścia, czekaj, no to to samo, radość, smutek, złość i tak dalej, no i o dojrzewaniu, jak coś tu, jak się zmienia człowiek, bardzo fajne. Najpierw pozamiatamy, a potem pójdziemy Ajka, dobra? Dawaj, zamiatamy! Coś tutaj się wylało znowu? Wszędzie się coś wylewa, cały czas coś się wylewa. Oskar podnosi bluzeczkę i my brzuchem po... Jaki miękki bzusek po nogach! Jaki miękki bzusek! Ajajajaj! Dobra, idziemy Ajka, chodź. Mama, weźmy tylko czapkę jeszcze. Bo upały mamy olbrzymie, po 30 stopni nadchodzą. Więc fajnie, bo ja lubię. No, kopaj. Dziękuję. Chodź, czapkę poprawimy. Z lodówki tak marnie się obierają. Nie wiem, czy to co do tego dodać, żeby po ugotowaniu ta skorupka do nas chodziła. Bo czasami tak elegancko zejdzie, czasami po prostu jakby to było jakieś świeże jajko. Oskarek, co tutaj gadasz? Co chcesz? Już nie ma, no gdzie teraz będzie chciał kupać? Mam tu kawę mrożoną, nadają kurze. No, Oskar, zobaczymy. To było to samo z Nikolą. Powtórka, rozrywka. Leży. Proszę, już chcę grzebać, tak? Nie wiem gdzie. Dobra, ja pójdę wynieść, to też idę wynieść. To Nikoli, to Nikoli. Chcesz? Woda tu jest. Tu nic nie ma, jest nóż. Puszka usłyszał. Chciałam wiedzieć co, tak teraz trochę miało mi się skrobiąc te jajka, ale ja nie wiem, czy jestem w stanie cokolwiek powiedzieć. No jak to wam może się zrobiła ciepła. Mamo, mami? Chyba nie powiem, później powiem. Mamo, mami. Oblałam się! Ale to jest, nie, dla dzieci kawa. Ty masz wodę? Chcesz? Czy nie? Czy tu? Powiem wam, że z tego bidonu, no genialny jest. Ładnie wygląda, jest nieprzezroczysty. Myślałam, że on sobie nie poradzi z tym otwarciem jego, bo tu jest taki, wiecie, kolek. Ale to wystarczy zrobić tu i wychodzi dzióbek i on sobie sam otwiera. Więc myślę, że sobie kupię jeszcze jeden taki na zapas, bo on pewnie też nie wiadomo ile nie posłuży, dlatego że te wszystkie
pewnie ze słomkę pogryzie, no i tu jest też jakieś tam szczelinki, więc ja wolę mieć zapas i często wymieniać takie butelki. No dobra, to ja kończę obiad i cię podgrzewam. Barszcz, żeby zostało mi. Dobra, idę do wrótka, bo przypiorę koperek i odezwę się do was później. Oskar bawi się tym, co nie potrzeba. Jeszcze brudnym. A jak taka dziewczyna na TikToku, jak dostaje gifty, zawsze robi tak. Jak trzęsie twarzą, głową. Jak wyglądacie, to może wiecie. Proszę, otwórz sobie. A nie widać, a te cwaniaki jaki. Dobra. Dobra, Oskar jak taki dzisiaj był brudny, że wróciliśmy z piaskownicy, z podwórka i w ogóle, to poszliśmy przed spaniem najpierw do podprysznic. I w sobotę musimy jechać koniecznie, masz tu dużo, koniecznie kupić basen. Dobra, mam jest hałas znowu. Włożę różowe okulary, żeby mieć lepiej humor. Moja mula. Mamo, lepiej. Mam różowe okulary, raczej różowe ramki do Nikoli. Tak, ty to w ogóle na odwrót. O tak, pokażcie, ale jest to fajny hop! I ładne te klapki Nikoli. Też bym sobie takie kupiła. Troszkę, wiecie, za małe. Ale tylko takie tu były, więc jakie ładne. Idzie burza. Gdyby tak z 3 rozmiary większe, to no dobra, z 2. To mogłabym chodzić. Gdzie ja dostanę takie 38? Dajcie znać, bo to małe Nikoli. Odcinku, znowu wyszło słońce, przed chwilą było ciemno. Odpowiem wam na pytanie, bo też pisałyście mi, ja tak niektórym odpisywałam dziewczynom, ale tak odpowiem, to już przypomniało mi się o tym grzęsach magnetycznych, więc tak, pytania były takie, czy ja spałam w nich i jak długo w nich chodziłam i jak wyglądało zdejmowanie. To jeśli oglądaliście te wcześniejsze filmiki, co przed tym są, no to tam coś wspominałam. No ale dobra, tutaj wam powiem, więc tak, ja nie spałam w nich i raczej tego nie polecam. No to jednak jest magnes, nie wiem jak to oko by zareagowało, ta powieka i w ogóle, mogłoby uczulić. Poza tym no raczej chyba w takich jednorazówkach się nie prześpi. Opaskę sobie poprawię. Zaraz będzie obiad. Idziemy na dwór? Nie, bo zaraz jest obiad. No. Mamo, Aziu! Ale teraz jemy obiad, dobra? Chodź, Kajtek. Oskar. No więc ja nie spałam w tych rzęsach. Raczej nie polecam. Jeśli chodzi o zdjęcie, no to szybko się zdejmował ten pasek, aczkolwiek ten eyeliner magnetyczny później się robił taki gumowy i nawet jak miałam płynem taki, wiecie, do makijażu, to ciężko, znaczy zmy chodził, ale takie gdzieniegdzie klei taki zostawał, więc ale to też bez problemu jest zdjęcie, zmywała góra, już nic więcej nie powiem. Powiedzieli, że idą Ajta i teraz będzie awantura o Ajta. Ajta jeszcze nigdzie nie idziemy, chcemy zjeść obiad. No więc nie, dziewczyny, nie śpijcie w tym. Jedna z was pisała, że was uczuliło, zakładała i wiecie, i wam coś tam z oczami się dzieje, no to nie, to lepiej tego nie nosić, wiecie co, u mnie było wszystko ok. Oprócz tego, jak mówiłam na tym teście, ten test był taki dość długi, ta recenzja, dlatego że ja wszystko to, co czułam, to powiedziałam, że czułam ten magnes, że trochę mnie tam uwierało, ale później się przyzwyczaiłam, że one są dość ciężkie, ale zrobię jeszcze jedno podejście na temu, widziałam dziewczyny rzęsy magnetyczne, mogę się skupić, o różnej wielkości, o różnym skręcie, o kolorach, więc moi drodzy, zamówię sobie na pewno jeszcze, nawet kilka sztuk było i kilka rodzajów, że wiecie, małe, duże i jakieś takie pokaźne wywiasy i z kącikami, w kącikach były kolory, więc strasznie mi teraz to podoba i spróbuję, zamówię sobie to na temu, za jakiś czas, pewnie za jakiś... No teraz w kolejce będą pewnie ze 2 albo ze 3 filmy z temu, więc na pewno albo trzeci, albo czwarty, nie wiem, no jak złożę zamówienie, bo jeszcze nie zamówiłam nic, prawda? Dobra, no więc nie śpijcie, jeśli coś was uczula, to tego nie wkładajcie, no ale po co powiedziałaś Ajta, ja jeszcze nie idę, idę robić obiad. No a on rozumie, co to jest na dwór.
gorąco mi. No, no nie, nie rozumiesz? Awantura raz będzie. Awantura, awantura będzie. Robimy jedzonko, barszczyk. Dobra, bo telefon dzwoni.